czy wydaje ci się, że na przykład niektóre twoje wpisy mogły być opatrznie zrozumiane albo źle zrozumiane? Nie, chyba. Ja staram się bardzo czysto pisać do ludzi. Gdybym nie zajęła żadnego stanowiska, byłoby to z pewnością bardzo dziwnie ocenione. Gdybym namawiała do krwi i walki i do broni, no to w ogóle nie przeszło mi to przez język, więc jeśli namawiam do pokoju, do modlitwy, jest to najbardziej zgodne ze mną i też jedyne stanowisko, jakie mogłabym zająć. Jeśli to jest niezgodne z czyimś gniewem, no to niech pozostanie w swoim gniewie. Trzeba pamiętać, że każdy ma prawo do swojego wyboru. Niech będzie tym, z czym jest mu po drodze i z czym jego serce i jego umysł jest kompatybilny. Mój umysł i moje serce pragną pokoju i do tego będę zawsze namawiać. Jeśli to jest niezgodne z gniewem czyimś, to niech idzie swoją ścieżką i zobaczymy, gdzie się spotkamy. Chciałam naprawdę to, co napisałam na wszystkich swoich platformach społecznościowych, chciałam Państwu przypomnieć, że tworzymy to, czym jesteśmy, więc wypełnijcie siebie treścią miłości, łagodności, spokoju, dobroci, zwykłej ludzkiej dobroci, a wtedy zmienia się cała przestrzeń, więc jeżeli próbowaliśmy dotąd sięgać po broń i odpowiadać agresją na agresję i to powoduje, że jesteśmy w tym samym punkcie i to po ostatnie 500 lat i może więcej, to może czas spróbować czegoś innego i zamiast jedności do walki zróbmy jedność w modlitwie i zobaczymy, co się wtedy wydarzy. Tego jeszcze nie sprawdziliśmy.